Znajduję się w tej chwili na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Jestem otoczony tłumem przeciętnych warszawiaków. Co w tej chwili robi na ulicy przeciętny warszawiak? Z tym pytaniem nasz program Co się bawić zwraca się do przeciętnego warszawiaka. Proszę, a kamera... Nie do pana, do pana. Proszę pana, jak się pan nazywa? Przemysław Stefan Waldek. Które z tych trzech imion jest nazwiskiem? Waldek. To świetnie, więc panie Waldku, czy oglądał pan kiedyś nasz program Co się bawić? Bardzo przepraszam, a nie oglądałem. Ja oglądałem, brawo, duże brawo. Świetnie, a gdzie pana zdaniem przeciętny warszawiak może się bawić? No, w Alhambrze jest pysznie. Dobrze, więc zacznijmy od pana. Gdzie pan się bawił dziś wieczorem? No ja się nie bawiłem. Biedny. Stop! Panie Waldku, myśmy się źle zrozumieli. O czym my robimy program? O w co się bawić? No więc pan nie może odpowiadać, że pan się nie bawił, bo to będzie nie a propos. Pan się bawił, tylko jest pytanie, gdzie pan się bawił? No właśnie. Chwileczkę. Co my tu mamy? Prywatka była, kawa była, kino było, teatr był, klub przyzokładowy był. No tak, dla pana zostaje basen kryty albo krąg taneczny pod gołym niebem. Co pan wybiera? Basen, tylko basen. A krąg? Czy ja mogę panu powiedzieć szczerze? To zależy. Więc proszę pana, gdyby nie moje osobiste sprawy, to ja w tej chwili bym wracał z opery. Z opery, świetnie. Tak. Opera, o to właśnie dobre, chodziło. Bardzo dobrze. I to jest opera. A propos, a na czym pan mógł być w operze? Właśnie. Stachu? Tak. Na czym najlepiej mógł być w operze? Proszę ciebie, żeby było najlepiej, a propos, to na Borysie Godunowym. Bardzo dobrze, dziękuję ci, Stachu. Daj się, żeby dzielało. Proszę, nawijamy. Stachu, tak. Dajmy mu kogoś, wiesz, jak on ma wracać z opery, to nie ten. Dziękuję ci, Stachu. Wybierz kogoś. Proszę cię bardzo. Poproszę panią. Słuchaj, nie, lepiej wejdźmy tą czarną, ona mi lepiej eksponuje. Masz rację. Pani, poproszę. Ja? My jesteśmy z koleżanką. Nie szkodzi, koleżanka pójdzie. Na razie chodzi o pani. Ja? Co ja mam robić? Nic, pani ma stać, a ten pan będzie mówić. Proszę pana bliżej. O tak. Państwo wracają oczywiście z opery. Proszę, niech pan weźmie tą panią kolegę. Świetnie. Teraz nawijamy. Stachu. Uwaga, będziemy nagrywać. Oto spotykamy przeciętnych warszawiaków na ulicy. Państwo walują. Proszę państwa, skąd państwo wracają o tej porze? Więc my, proszę pana... Do kamery, proszę. My wracamy o tej porze z opery pod tytułem Borys Godunow. Z opery, świetnie, dziękuję państwu. Nie wyczerpana jest pomysłowość warszawiaków w poszukiwaniu kulturalnej rozrywki. A teraz zapytamy na przykład pana. Proszę pana, gdzie pan się dzisiaj bawi? W kawiarni szampańskiej. Dziękuję. No to co, chłopczyku, wykonamy Fingo Fango?